Miłego oglądania życzy telewizja kablowa TelCap, operator z 30-letnim doświadczeniem. Po raz 16 w całej Polsce startuje akcja Szlachetna Paczka. To inicjatywa, dzięki której zgłoszone do akcji rodziny dostaną na święta dokładnie taką pomoc, jakiej potrzebują. Rok temu 21 tysięcy rodzin w całym kraju otrzymało paczki o łącznej wartości ponad 50 milionów złotych. Jedna paczka była warta średnio około 2,5 tysiąca złotych, a przygotowywały ją średnio 43 osoby. W tym roku w Pruszkowie po raz szósty uruchomiliśmy szlachetną paczkę. 13 wolontariuszy odwiedziło ponad 60 rodzin. Zdecydowaliśmy się 18 z nich włączyć do projektu. 18 rodzin de facto już znalazło swojego darczyńca, co jest bardzo, bardzo krzypiące, bardzo fajne. I 10-11 grudnia, kiedy będzie finał tej akcji, kiedy paczki będą dostarczane przez darczyńców do magazynu, który w tym roku znajduje się w liceum imienia Kościuszki. E, wtedy jakby te paczki z różnymi dobrami, z tym, co jest najbardziej potrzebne rodzinom, zostaną do nich przetransportowane. W tym roku z inicjatywy naszej absolwentki, która no, tutaj zawitała do nas i poprosiła o, o wsparcie w tej szlachetnej paczce, no, będziemy chcieli e, współpracować z tą organizacją i będziemy chcieli e, udostępnić hol główny, salę do wyłącznej e, dyspozycji tej szlachetnej paczki z oddzielnym, indywidualnym wejściem na teren szkoły. Czy uczniowie włączą się jakoś w akcję? Czy zdążą jeszcze w tym roku? Myślę, że w tym roku już to się nie uda, natomiast myślę, że będą mieli do, doskonałą okazję, żeby poobserwować, jak to się będzie działo w tym roku. Bardzo prężnie u nas w szkole działa samorząd uczniowski, który bierze udział w różnych akcjach charytatywnych, w różnych wolontariatach, takich jak na przykład Góra Grosza czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, więc myślę, że w tym roku oni świetnie sobie popatrzą, a w przyszłym roku jak najbardziej myślę, że będziemy się do tej akcji przyłączać. Mimo że nabór wolontariuszy do szlachetnej paczki już się zakończył, to cały czas można się jeszcze włączyć w akcję. Ogólnie w perspektywie całego kraju ponad 8 tysięcy rodzin znalazło już swojego darczyńca, natomiast jeszcze cztery czeka na pomoc. Zachęcamy do wejścia na stronę www.lachetnapacz.pl. Tam można wybrać rodzinę bądź z danego miasta, rejonu, bądź rodzinę, która jest na przykład w województwie podkarpackim i razem ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kolegami z pracy przygotować taką odpowiednią pomoc. Paczki dla rodzin z odległych miejscowości można zawieźć do jednego z centralnych magazynów zlokalizowanych w Warszawie. Finałowe gromadzenie paczek odbędzie się w weekend 10 i 11 grudnia. Inicjatywa działa także w Brwinowie oraz w Piastowie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.szlachetnapaczka.pl oraz na profilach lokalnych drużyn Szlachetnej Paczki w serwisie społecznościowym Facebook.